Spotkanie było rozgrywane na nietypowym dystansie. Obaj szkoleniowcy umówili się na grę w 4 30-minutowych kwartach. W pierwszej godzinie bramki nie padły, a wynik pojedynku w 63 minucie otworzył Merwile Fundambu. Zawodnik wykorzystał niezdecydowanie defensorów GKS-u i po dobitce strzału Leandro wpakował piłkę do siatki. Gdy wydawało się, że wynik nie ulegnie już zmianie, to na 2-0 podwyższył Adam Banasiak. Piłkarz wykorzystał rzut karny. Drużynie z Radomia z powodów zdrowotnych nie zagrali Maciej Górski, Rafał Makowski oraz Mateusz Lewandowski. Teraz przed Radomiakiem ostatnie przygotowania do ligowej inauguracji. Już 2 marca Zieloni zmierzą się na wyjeździe z Wartą Poznań.